Witam na konferencji prasowej po meczu Broń Radom. Sokół Aleksandrów Łódzki jako pierwszy trener gości pan Radosław Koźlik. Panie trenerze, jak pan oceni ten mecz tak z perspektywy ławki trenera? No cóż, na pewno czujemy niedosyt, bo mieliśmy swoje sytuacje w tym meczu, szczególnie w pierwszej połowie, w drugiej również, ale nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Przegrywamy kolejne spotkanie, nie jest to dla nas na pewno komfortowa sytuacja i łatwa. Tym bardziej, że w tych meczach, które gdzieś tam przegrywaliśmy, to zawsze graliśmy na styku. Ktoś, kto był dzisiaj na meczu, myślę, że jeżeli obiektywnie spojrzy na to spotkanie, to na pewno byliśmy drużyną, która przynajmniej powinna zremisować to spotkanie. Także tutaj zabrakło z naszej strony trochę szczęścia, trochę koncentracji, trochę może determinacji po prostu w tych sytuacjach bramkowych. A może pan oceni tak krótko tą rundę dla pana drużyny? No cóż, ocena może być jedna, tak? No, jesteśmy na ostatnim miejscu. Mamy tyle punktów, ile mamy. Przed nami okres przygotowawczy i musimy teraz zrobić wszystko, skoncentrować się na tym czasie, żeby wykorzystać optymalnie ten okres. I dla nas to będzie teraz kluczowe. Poszukać na pewno wzmocnień do drużyny. A sama runda, no to tak jak powiedziałem, no musimy wyciągnąć przede wszystkim wnioski, bo była w naszym wykonaniu słaba, tak? Pomimo tego, że niektóre mecze były bardzo wyrównane i przełamanie wyniku zawsze gdzieś tam było na korzyść przeciwnika, to musimy też sobie gdzieś tam mocno przeanalizować, z czego to wynikało. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu Broń Radom Sokół Aleksandrów Łódzki. Panie trenerze, ostatni mecz w tym roku, 3 punkty. No jest chyba zadowolenie. No tutaj częściowo. Wiadomo, że cieszą 3 punkty, cieszą wyniki na boisku u nas tutaj na Rutowicza. Na pewno cieszy postawa młodych chłopaków. Bardzo fajnie zagrali dzisiaj znowu. I Kucharz, i tutaj Antek, więc wszyscy młodzi, którzy weszli po przerwie, też nieźle się prezentowali, więc na pewno to jest taka doza optymizmu, patrząc na przyszłość. Jeśli chodzi o spotkanie, no to strzeliliśmy pierwszą bramkę i się zapowiadało, że pójdziemy za ciosem. Szkoda, że sędzia nie uznał bramki na 2-0, która była prawidłowa. Po obejrzeniu na wideo, no to możemy to potwierdzić, że ta bramka powinna zostać uznana. Mieliśmy swoje sytuacje do podwyższenia na 2-0, niestety nie zrobiliśmy tego i w drugiej połowie mecz się rozjechał. No, tutaj nie było jakiejś kontroli nad spotkaniem, cały czas były fazy przejściowe i mieliśmy swoje okazje, ale też dopuściliśmy do tego, że Sokół mógł nas skaleczyć i byśmy wtedy płakali nad tymi punktami. Na szczęście mamy bardzo dobrą defensywę, to też jest taka lina bezpieczeństwa, która nas trzyma i no mówię, no mamy te swoje rzeczy, których się trzymamy, czy dyscyplina, czy obrona, atak szybki, no to są rzeczy, które nawet jak nam nie idzie, mamy swój styl. Dzisiaj dużo intensywności, dużo pracy. To są zawodnicy, którzy ciężko pracują na boisku i myślę, że dzisiaj ich wysiłek został nagrodzony. Przed nami jeszcze kilka treningów, przerwa zimowa i wracamy na wiosnę.